Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a dzisiaj zajmiemy się kolejnym obszarem. Dzisiaj mamy dzień czwarty, jeżeli chodzi o event Lot Pisklęcia. Także dzisiejszy obszar to Zielona Dolina, mega łatwy i szybki obszar według mnie. Także już tam przechodzimy. Maluch nie czuje się zbyt dobrze, potrzebuje lekarstwa. Ej, tutaj takie małe smaczki macie. Także idziemy na Zieloną Dolinę. No i w sumie zaczynamy. Lekarstwo od razu mamy na dzień dobry. No ale my chcemy więcej, chcemy zebrać wszystkie nagrody. Więc mamy tutaj pompę wodną. Zmieniamy kierunek, przechodzimy. Od razu idziemy do góry, do tej drugiej pompy wodnej. Zmieniamy kierunek. Przechodzimy sobie tutaj, fragment malowidła. Elegancko. No i tutaj mamy kolejną pompę wodną. Zmieniamy kierunek. No i generalnie tak wygląda cały obszar. Jest on bardzo mały i, tak jak mówię, łatwy. Chyba najmniej wymagające do tej pory ze wszystkich obszarów, jeżeli chodzi o walki i jeżeli chodzi o zagadki, bo tutaj praktycznie zagadek nie ma żadnych. Dobra, no i od razu możemy pokonać tego, potem sobie zebrać nagrody na spokojnie. Całkiem fajny ten event rocznicowy, aczkolwiek no właśnie czegoś mi tutaj brakuje, te obszary są malutkie, mało obszerne, no z trzeciej, czwartej rocznicy były dużo większe i bardziej rozbudowane. Oczywiście dla niektórych to plus, dla niektórych minus, bo niektórzy wolą po prostu, żeby było szybko, łatwo i przyjemnie, tak jak tutaj, a niektórzy woleliby jakieś takie bardziej złożone mapki. Nie ukrywam, że zazwyczaj zaliczam się do tych drugich, czyli wolałbym złożone, no ale co poradzić. Dobra. Tak naprawdę tego przeciwnika nie musimy pokonywać, nie ma takiej potrzeby. Tutaj od razu mamy pompę wodną, zmieniamy kierunek po raz kolejny, pudełko z przedmiotem zbieramy. No i jeszcze tutaj nam przeciwnik został do pokonania, bo blokuje niestety dostęp do większej skrzyni z nagrodami, a tak być nie może. Dobra, to byśmy mieli załatwione. Pokonujemy wszystko na naszej drodze, zbieramy. No i tutaj ta dwójka jest kompletnie bez sensu. Ci przeciwnicy są po to w sumie. Zresztą zaraz wam pokażę. Jeszcze sobie tego pokonamy, bo tutaj też jest pudełko z przedmiotem. Oni po prostu blokują drogi, gdybyśmy jednak o czymś zapomnieli wcześniej i chcielibyśmy wrócić. Czyli jeżeli zapomnielibyśmy w sumie fragmentu malowidła, no to musielibyśmy wracać. No i na przykład jak użylibyśmy tutaj sobie pompy wodnej, no to tutaj mamy przeciwników, nie? Ale nie ma takiej potrzeby, wracamy po skramiacz smoków. No i tutaj mały smok wygląda na osłabionego i wyczerpanego wczorajszą walką ze skorupą. Pomogłoby mu lekarstwo, no to podajemy lekarstwo. Wybierz zioła, użyj mikstury. No, wybierzmy zioła. Maluch wącha napar ziołowy i marszczy nos z obrzydzeniem. Zdecydowanie nie ma ochoty tego jeść. Udaj, że chcesz to wypić. Maluch nie pozwala ci zabrać wywaru i wszystko połyka. No proszę, dzień czwarty. Wczoraj wydawało się, że maluch niedługo rozbije powóz, ale przebicie skorupy musiało go wyczerpać. Dzisiaj jest całkowicie pozbawiony energii i trochę mnie to martwi. Nie mogę siedzieć bezczynnie, podaję mu wywar z ziół. Kabina powozu pachnie jak zielarnia. Podawanie małemu smokowi ziół jest trudniejsze niż walka z podziemcami. Wiem, że wywar smakuje paskudnie, ale to jedyny sposób na szybki powrót do zdrowia. No i mamy zażyłość oczywiście, wybieramy tutaj cyk elegancko, sekrety smoczych, malowidło, pyk, poskramiacz smoków, misje. No tutaj ósmy poziom z tego co widzę będzie, coraz bliżej skórki, ale jeszcze troszkę zostało. No tutaj się jak zwykle zacina, dobra. No jeszcze sprawdzimy, czy na pewno wszystko zebraliśmy na tym obszarze Zielona Dolina. 1:1 wszędzie, 3:3 elegancko. Jutro będzie obszar o nazwie Dzika Preria, później jeszcze mamy Mroźną Tundrę, Miejskie Ruiny i Cienista Zatoka, to będzie ostatni obszar. Także zostały jeszcze 4 obszary, 4 dni.
więc będą cztery filmy. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu i za po prostu bycie tutaj ze mną na tym filmie. Życzę wam udanej rocznicy, udanych losowań, miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.